Halo, halo moi drodzy, cześć, siemanko, z tej strony Nexium. Dodatek FIFA 18 World Cup 2018 w Rosji już wyszedł dzisiaj. O godzinie 13 został wypuszczony na Xboxa, PC-ta i Nintendo Switch, a z opóźnieniem pół godziny, bo o 13.30 na PlayStation 4, więc już rozpoczynamy. Na samym wstępie serdecznie zapraszam, zachęcam do zostawienia kciuka w górę. Jak widzicie, nowa koszuleczka, bo są Mistrzostwa Świata, została zakupiona, więc zostaw subskrypcję, zostaw kciuka w górę, a teraz już ruszamy z pierwszym odcinkiem z dodatku FIFA World Cup 2018. Jak widzicie, pojawiło się to nam tutaj w głównym menu, więc bez zbędnego przedłużania po raz pierwszy w to wchodzę i zobaczmy, co teraz będzie, co tutaj będziemy mieli, z czym będziemy mieli do czynienia. No okej, mamy oczywiście wprowadzenie World Cup. Okej, mamy FIFA World Cup, wybierz tryb. Mamy 2018 FIFA World Cup Russia. Mamy własny turniej FIFA World Cup, gdzie możemy sobie zaimplementować reprezentację, która dajmy na to się nie dostała. Jeżeli by na przykład Włosi chcieli mimo wszystko się pobawić, to mogą sobie tutaj dodać reprezentację Włoch. Mamy też opcję szybkiego meczu, mamy turniej online i mecze towarzyskie online. Fantastycznie moi drodzy, i mamy oczywiście FIFA World Cup Ultimate Team. I ja teraz powiem tak, chciałbym zrobić z tego dodatku trzy serie. Mianowicie pierwszą serią będzie World Cup Rosja, gdzie po prostu sobie będziemy grać drogę reprezentacją Polski i zobaczymy, jak to się wszystko uda, jak to się wszystko potoczy. Czy uda się nam zdobyć Mistrzostwo Świata właśnie reprezentacją Polski w tym dodatku. Drugą serią będzie zwyczajny Ultimate Team, gdzie po prostu będziemy sobie grać w Ultimate Team World Cup. I trzecia seria to będzie wielki powrót, kości zostały rzucone, ale właśnie w wersji World Cup. Jeżeli nie możecie się doczekać powrotu tej fantastycznej serii, która się naprawdę niesamowicie wam podobała, FIFA 17, zostawcie kciuka w górę. A teraz nie wiem, na co się zdecydować. Wejdźmy sobie w World Cup Ultimate Team, niech to będzie pierwszy taki wstępny odcinek z World Cupa, z tej takiej, z zwyczajnej serii Ultimate Team po prostu. I zobaczmy, co my tutaj mamy. Czy dostajemy? Fantastycznie, moi drodzy, bardzo się cieszę. No to oczywiście, że Polska. Wszystko się zgadza, są koszuleczka też tutaj jest. Nie chcę zmieniać, gramy reprezentacją Polski. Super. W takim razie wybieramy sobie reprezentację oczywiście Polski. Tak jest, na pewno wybieram ten kraj. Wczytujemy sobie i reprezentacja Polski. Raz, dwa, trzy i uwaga, uwaga, uwaga. To jest pierwsza paczka. Pierwsza paczka, pięknie wyglądają ekrany. Coś jak Niemcy, SO. Oczywiście Europa, czy to będzie ktoś do... To jest Żyru! '87 overalla w paczce powitalnej? Że co? Fantastycznie, moi drodzy. Mamy tutaj oczywiście podział na federacje i narodowości. Ja tutaj troszeczkę będę zagłuszał Darka Szpakowskiego. Ale moi drodzy, wow. To jest ciekawe, ciekawe są tutaj zmiany pozycji, bo Jordan Lukaku nominalnie w FIFA 18 ma pozycję lewego obrońcy. Tutaj jest na lewej pomocy. I moi drodzy, to jest nasz skład. Tak więc teraz spróbujmy to sobie wszystko jakoś przejrzeć. Mam tutaj Gamero, fantastycznie, Theo Walcott. Kurczę, no naprawdę dobrze to wygląda. Damy sobie tutaj też oczywiście Theo Walcotta. Spróbujemy sklecić to wszystko z Europy jakoś. Czy to się nam uda tutaj jakoś ogarnąć? Mamy jeszcze Di Maria! Tu jest jeszcze Di Maria! O kurczaki, ja nie zwróciłem uwagi. Mamy fantastyczne karty. Jest Di Maria, jest Kimmich. No obrona, powiem wam szczerze, wygląda naprawdę świetnie. Ale przydałoby się ewentualnie zmienić jakąś formację. Ale dobra, póki co wygląda to naprawdę, naprawdę imponująco. Gamero, czy ktoś obok niego się tutaj może jeszcze pojawić? Czy możemy to jakoś fajnie jeszcze tutaj połączyć? Patrzę sobie, jak tutaj mamy, jak mamy możliwość to połączyć. I wiecie co, zdecyduję się na takie zagranie. Może nie będzie to najlepsze, ale ja mam tutaj taki jakiś drobny plan w głowie, żeby to już jako tako wyglądało na samym początku.
I zobaczcie, zaraz to sobie damy jeszcze tutaj do końca z Ameryki. Czy mamy tutaj jakiegoś pomocnika? No niby mamy, ale szałowego tempa to on nie ma. Mimo to zostawmy sobie to tak, jak wygląda teraz i mamy zadania wprowadzające. Zagraj mecz, otwórz paczkę, dodaj do składu nowego piłkarza. W takim razie bez zbędnego przedłużania, moi drodzy, lecimy rozegrać pierwszy mecz. Zagraj pierwszy mecz FIFA World Cup i jak to wygląda? Bieżąca faza. Okej, czyli jest taki jakby powrót do turniejów, można powiedzieć, fajnie. Bilans wszechczasów, zdobyte tytuły, statystyki turniejowe, bieżąca faza. Okej, rozumiem. Czyli obecnie mamy Portugalię, Iran, Hiszpanię i taki jest nasz terminarz. W takim razie rozegrajmy pierwszy mecz, dlaczego by nie? Nie mamy zamiaru poddawać żadnego turnieju, tylko rozgrywamy od razu meczyk. Czy chcemy przejść dalej? Jak najbardziej chcemy przejść dalej. Skład jest ustalony, może nie jest najlepszy, ale trudno. Wybieramy sobie oczywiście stroje reprezentacji. Dlaczego ja mam tak mało zgrania? FIFA chciała mnie zrobić w konia i pozmieniała mi zawodników w składzie i mogliśmy się naprawdę nadziać, szczerze mówiąc. Ale nie ze mną te numery, my się nie damy tutaj tak łatwo zrobić. Tutaj lewą stronę złożyłem, jak widzicie, z Afryki, prawa to natomiast Europa. No i zobaczmy, czy to się spisze, czy to zda jakikolwiek tutaj egzamin. Rozpoczynamy mecz, gramy tutaj z Portugalią, z tego co widzę, pierwsze spotkanie. Więc jest szansa powtórzyć karnego Błaszczykowskiego, gdybyśmy tylko mieli Błaszczykowskiego w składzie. No dobra, niemniej jednak rozpoczynamy oczywiście World Cup Russia 2018. Fish Stadium w Sochi, rok budowy 2013, pojemność 48 tysięcy, faza grupowa. Wow, podoba mi się naprawdę te wstępy World Cupowe, są naprawdę fajne. Wybaczcie, jeżeli ja tutaj będę w jakikolwiek sposób przedłużał, wyciszę sobie tylko i wyłącznie telefon. I... opowiem wam, moi drodzy, naprawdę się bardzo jaram i dajcie mi znać koniecznie w komentarzu, co sądzicie o tych seriach, które chciałbym zrobić, które tutaj planuję zrobić, bo ja naprawdę nie mogę się doczekać waszej opinii na ten temat, a my rozpoczynamy pierwszy mecz, miejmy nadzieję, że nie ostatni, oczywiście w trybie FIFA 2018 World Cup. Wow! Pięknie wygląda stadion. Naprawdę przepięknie wygląda stadion i ja chcę zobaczyć cały wstęp. Dzisiejszego widowiska. Czekamy my dwaj, tysiące zebrane na stadionie i miliony przed telewizorami. Ale ten stadion wygląda przepięknie, ta flaga Rosji podświetlona tak jakby na dachu, chociaż to teoretycznie nie jest dach, to w sumie jest takie bardziej jakby osłonięcie dwóch trybun. Wygląda naprawdę fantastycznie. Mamy Portugalię i mamy oczywiście reprezentację Polski. No zobaczymy, szkoda, że nie trafiliśmy w sumie żadnego Polaka, chociaż Jerome Boateng, jak najbardziej jestem bardzo zadowolony z trafienia Jeroma Boatenga w pierwszej paczuszce, w tej paczce powitalnej, 87 overall, wow, to naprawdę dobrze. Jest hymn Portugalii. Czy teraz zabrzmi hymn, czy zabrzmi Mazurek Dąbrowskiego? Fantastycznie, hymny odśpiewane, zmierzymy się z Cristiano Ronaldo, jasna cholera, pierwszy mecz, my jesteśmy tacy niezgrani, nie wiem czy są tutaj jakiekolwiek zmiany gameplayowe i my rozpoczynamy od starcia, od rewanżu z Portugalią, no dobrze, będzie ciekawie, zobaczmy jak wygląda tutaj cały layout, wow, no powiem wam szczerze, troszeczkę przeglądałem YouTube'a zanim tutaj rozpocząłem swoją całą przygodę, jeżeli chodzi o tego World Cupa, patrzyłem jak to wyglądało, jak mieli tutaj chłopaki wyjazd na ten cały game capture, z tego dodatku, ale powiem wam, że jak się to już tak zobaczy na własne oczy i jest szansa zagrać, no to jest naprawdę, to jest rewelacja, no to jest to, na co wszyscy czekaliśmy, nie ukrywajmy, od kilku miesięcy. Lukaku i zruszmy sobie z jakimś pierwszym kontratakiem, albo i nie. I teraz Gamero jest na skrzydle, Gamero, czy tam będziemy szukać jakiejś rzutki, jest strzał, słupek, pierwszy strzał z naszej strony i słupek. Ajajajajajajaj. Ale zanim zaczniemy, drobne ogłoszenie: o 19 na Twitchu odbędzie się livestream, tak więc link do Twitcha znajdziecie w opisie, wpadajcie, bo będziemy grać, otwierać paczki, znajdywać nowych zawodników, wykonywać SBC, więc koniecznie muszę ciebie tam zobaczyć, wpadaj, jeżeli jesteś prawdziwym Polakiem, to widzimy się wieczorem na streamie, link w opisie. Na samym wstępie też chciałbym was przeprosić za mój głos, ale jak sami zapewne słyszycie, mam strasznie zawalony cały nos, zresztą gardło też mnie strasznie boli. No jestem po prostu chory, nie wiem jak to jest możliwe, jak we Wrocławiu mamy 34 stopnie ostatnimi dniami, a ja jestem przeziębiony, ale...
jakoś się to stało. I teraz Gamero jest już w polu karnym. Gamero, strzał finezyjny. Gamero, to się odbija drugi słupek. Bożu. No jak my zaraz będziemy mieli hat-tricka ze słupków. Tak, wracając do strojów reprezentacji Polski. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, ale mi zdecydowanie bardziej pasuje, gdy polscy reprezentanci grają w białych koszulkach, białych getrach, ale spodenki mają koloru czerwonego. Jak dla mnie wtedy to fajniej po prostu są faktycznie te stroje biało-czerwone. Tak mi się przynajmniej wydaje, taka jest moja opinia. Nie wiem, co o tym sądzicie, bo gdy graliśmy eliminację właśnie do Mistrzostw Świata, jeszcze w starych strojach, to rozpoczynając grę w nich, graliśmy właśnie w takim całym białym komplecie, a później, z tego co zauważyłem, graliśmy bardzo często właśnie biała koszulka i czerwone spodenki. To mi się naprawdę bardzo podobało, ale z tego co widzę, to teraz postawili po raz kolejny, Nike postawiło tutaj po raz kolejny na taki strój biały. Po 45 minutach remis 0-0, naprawdę strasznie mi się podoba ta cała oprawa, to jak to wszystko wygląda, naprawdę nie mogę się... Hype się nakręca z każdą sekundą coraz większy na faktyczne Mistrzostwa Świata, które się odbędą już niedługo. A teraz zobaczmy, a możemy właśnie, to jest fantastyczny pomysł. Zmieńmy sobie formację, bo ta jest bardzo, bardzo średnia. A teraz ruszajmy z drugą połową. I teraz Di Maria, już jest w polu karnym. Di Maria, po raz kolejny. Di Maria, będzie dośrodkowanie w pole karne, to musi być bramka, ależ fantastycznie! Opłaciło się wprowadzić Di Marię bezapelacyjnie na boisko. Jetebo, którego również zostawiliśmy, zdobywa bramkę. Zawodnik z numerem 6 na plecach, w sumie na klatce też. No fantastycznie, ale Di Maria naprawdę czapki z głów, bo tam wziął na swoje barki ciężar aż 3 albo nawet 4 obrońców i fantastycznie później dośrodkował. I mamy pierwszego gola strzelonego w dodatku World Cup 2018 i to naprawdę nie najgorszego. I mamy wypuszczenie i tutaj jest już Gamero. I Gamero ma szansę na pierwszą bramkę swoją w naszej reprezentacji, w naszej drużynie i Gamero drivenem. Fantastycznie, 58 minuta i otworzył się nam w końcu ten worek z bramkami w tym spotkaniu. Pierwsza połowa, pierwsze 45 minut, takie średnie do oglądania. Naprawdę było dużo wymian, było dużo akcji, ale żadna akcja faktycznie nie zagroziła bramkarzowi żadnej z drużyn. A teraz w drugich 45 minutach zdecydowanie ofensywniej wyszła tutaj reprezentacja Polski i prowadzimy 2-0 po 58 minutach. Kevin Gamero ze swoją bramką. I niestety mamy bramkę. Pepe zdobywa gola w 63 minucie. Za daleko wyszedłem Schmeichelem, to była w 100% moja wina. W ogóle Pepe teraz ma taką fryzurę bardzo, bardzo mocno taki Ronaldo z 2015-14 roku. O, właśnie o tym mówię, kimś goń Ronaldo, goń! O matko boska, dobrze, że on to rozstrzelał siłowo. Ostatnia zmiana, jaką sobie wykonamy, to będzie Farfan zamiast Gamero. Potrzebujemy tej siły ofensywnej, więc Farfan, mam nadzieję, że da nam tę jakość, której potrzebujemy. 10 minut do końca, ale to Portugalia zdecydowanie napiera po strzeleniu tamtej bramki. Teraz na całe szczęście bezskuteczne to dośrodkowanie, ale jeszcze gorsze wybicie. O nie! O tak! O Boże, no to nieźle. I fantastycznie wypuszczony Di Maria, ależ potężny strzał! Nie spodziewałem się takiego wykończenia, ale Farfan pierwszy kontakt z piłką i jak fantastyczna asysta. Ale co zrobił bramkarz Portugalii? Teraz szczerze mówiąc nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć. Ale piłka od Farfana naprawdę rzadkiej urody. Potężny strzał, naprawdę ciężki do obrony, no to jest właśnie charakterystyka drivenów w tej części. One są praktycznie nie do obrony, gdy już komuś siądzie driven, no to można tylko i wyłącznie zamawiać sobie ekspresowo nagrobek. Tutaj w tym meczu się raczej nic nie zmieni, tak jest, wygrywamy pierwsze starcie. Rewanż z Portugalią za Euro 2016, 3-2. No powiem wam, naprawdę fantastycznie, najbardziej się bezapelacyjnie jaram tą całą otoczką po prostu, tą całą otoczką Mistrzostw Świata. I zobaczmy, co my tutaj mamy. Zwycięstwo, pierwszy mecz grupowy i nagroda to jest jedna paczuszka, więc lećmy ją jak najbardziej otworzyć, zobaczmy co my tutaj mamy. Mamy oczywiście monety za wygrany mecz, tradycyjnie. Zobaczmy, chcę otworzyć tę paczkę. Otworzę z chęcią tę paczuszkę i zobaczmy, czy mogę teraz sobie dać wstecz? Mogę jak najbardziej dać wstecz. Teraz fajnie by było odebrać nagrodę.
Tak jest, mamy paczkę wypożyczenia, zaktualizujmy sobie sklep i mamy paczka wypożyczenia ikony, gwarancja otrzymania Pelego, Diego, Maradony, Ronaldo, Nazario, Tyriego, Aniego lub Ronaldinho na wypożyczenie na 7 meczów? Co? Wow! A jakie mamy paczki World Cup dostępne? Jest to paczka premium za 7,5 tysiąca i jest paczka za 5 tysięcy. No dobra, moi drodzy, w takim razie otwórzmy sobie paczkę z jednym piłkarzem. Zobaczmy, kto to będzie, to jest jeden błyszczący zawodnik. Jestem ciekaw, czy tutaj każda karta... Tak jest, właśnie już mi odpowiedzieli na moje pytanie. Nie każda karta ma oczywiście ekrany. To jest... O, matko boska. No dobra, spodziewałem się tutaj kogoś lepszego, ale spokojnie, kogoś lepszego zdecydowanie dostaniemy w tej paczce. W tej paczce wypożyczenia. Wyślijmy sobie ciebie do klubu. I teraz... mamy następną nagrodę. To jest 500 monet. Czy możemy stąd wyjść? Możemy, tak jest, zadania wprowadzające, fantastycznie. Co my tutaj mamy? Aktywny skład. Tutaj mamy turniej jednego gracza, to co to jest? Tu się coś nam jeszcze nie wczytało. Tutaj mamy turniej jednego gracza, tu możemy rozegrać turniej online. Jest wyzwanie budowania składu, mamy online draft, mamy draft jednego gracza. Mamy oczywiście nasz skład, mamy magazyn duplikatów, czyli nowość, która jest dla mnie fantastyczna. I powinni to w 100% prowadzić FIFA 19 do normalnego futa. Ale moi drodzy, zobaczmy sobie, jakie są wyzwania budowania składów. Jakie są nowe SBC? Mamy oczywiście rozpoczęcia, jest Europa, Ameryka, aktualizacje ocen, federacje, jest narodowa ikona, dodaj do swojego składu szczyptę historii FIFA World Cup dzięki niewymiennej ikonie, czyli jest od razu SBC o ikonę. No i z pewnością sobie zrobimy, no ale z tego co widzę, jest tutaj naprawdę sporo fajnych, ciekawych SBC. Tymczasem Borym Lasem przejdźmy sobie oczywiście do paczki z ikoną wypożyczenia ikony. Wypożyczona, bo wypożyczona, ale zobaczmy, kto to będzie. Czy to będzie Ronaldinho, czy może Pele? Są oczywiście flary od ikony i zobaczmy, kto to będzie. Brazylia? Eśpo, to będzie Ronaldinho, moi drodzy! O tak! Ronaldinho kapczo na 7 spotkań trafia do naszego zespołu. Ależ statystyki! Ależ statystyki Ronaldinho! 91 tempa, 86 strzał, 92 punkty dribblingu, oczywiście 5 gwiazdek sztuczek. Ja w tej edycji FIFA jeszcze nie miałem przyjemności zagrać Ronaldinho w ogóle, więc tym bardziej się cieszę, że trafiłem właśnie ikonę w trybie World Cup, bo zdecydowanie z tej ikony sobie skorzystamy. Fantastycznie, jestem naprawdę bardzo zadowolony. Z tego co widzę, w zadaniach wprowadzających musimy dodać do składu nowego zawodnika, więc czym prędzej to zróbmy. Dodajmy tutaj, no myślę, że Ronaldinho tutaj jak najbardziej nam wsiądzie, zamiast Omarsona, bo przepraszam kolego, ale z ciebie sobie tutaj raczej nie skorzystamy. I kogo tutaj mamy w klubie? Mamy oczywiście Ronaldinho i Ronaldinho trafi do naszego składu i on to nam teraz wszystko tak pięknie łączy, że ja pytań nie mam żadnych. Oczywiście tak nasz skład nie będzie wyglądać. Ale to wszystko zrobimy sobie później. Za wykonanie zadania z wprowadzeniem nowego zawodnika do składu otrzymaliśmy 4 paczki kontraktów. Znaczy 4 kontrakty, a nie 4 paczki kontraktów. Moi drodzy, przejdźmy jeszcze na sam koniec i zróbmy sobie taki drobniutki pack opening, gdzie po prostu wyrównamy mi takiego bilans konta, czyli sobie zejdziemy do 100 tysięcy i otworzymy sobie 2 paczki za 7,5 tysiąca. No zejdziemy troszeczkę niżej tych 100 tysięcy, ale otwórzmy sobie paczkę za 7,5 tysiąca. I są ekrany! Są ekrany w pierwszej paczce, którą otwieramy za monety. Anglia, środkowy obrońca, czy to będzie Gary Cahill? Nie, to będzie Smalling. No Smalling, jeżeli będziesz miał takie standardy, jeżeli chodzi o grę twojej karty, jak miałeś w normalnym Ultimate, to my sobie zdecydowanie z ciebie skorzystamy. I trafiliśmy sporo Europejczyków, co mnie cieszy, bo chyba mimochodem pójdzie właśnie w tym kierunku nasz skład. Mamy też stroje reprezentacji Brazylii i mamy oczywiście jedną paczkę do odebrania w tradycyjnym trybie Ultimate Team, bo tak to tutaj działa, że każda paczka, każdy zawodnik tutaj oczywiście, każda otwarta paczka przenosi się tak samo na otwarte paczki, dodatkową paczuszkę w normalnym trybie Ultimate Team. Okej, jak najbardziej jestem zadowolony, Smalling, Hector, Young, no powiem wam... Oni się nam... Smalling i Hector na 100%, oni już zaraz, za moment ich wysyłam do składu. A teraz otwórzmy sobie jeszcze paczkę zwykłą World Cup i zobaczmy, czy coś w tej paczuszce za 5 tysięcy się nam trafi. Czy tu będą po raz kolejny... Są znowu ekrany. Francja, lewy pomocnik. Anthony Martial! 90 tempa, ależ mamy trafy na sam początek. Martial! Fantastycznie, do tego hit i jest Gary Cahill. Jak wcześniej mówiłem o Garym Cahillu, tak teraz mamy Garego Cahilla. Mamy oczywiście, odblokowujemy złotą paczkę, trafiliśmy już pierwszy duplikat.
Więc skorzystajmy i wyślijmy sobie wszystko do... Aha, nie. To muszę szybko sprzedać. No cóż. No mamy duplikat tego stadionu, więc nic nam tutaj nie da. Ektimburg, a nie Ranizinny Nowogród Stadium. Wiecie co, dajmy sobie Nizny Nowogród, bo Nowogorod mi się kojarzy z Wiedźminem, gdzie był Nowigrad, więc dajmy sobie jak najbardziej. I moi drodzy, po wstępnym rozłożeniu tych kart mamy wyjściową jedenastkę, która wygląda naprawdę, naprawdę dobrze. Mamy tutaj Joachima Lewa jako oczywiście menedżera. Z tego co widziałem, jest Adam Nawałka, więc jeżeli trafimy na Nawałkę, to ja 100% jego będę chciał tutaj dać. Oczywiście, odpowiadając na wasze pytania, tak samo jak w dodatku w FIFA 14, tutaj też nie ma czegoś takiego jak rynek transferowy. Jedyny sposób, w jaki tutaj możemy pozyskiwać karty, to jest to oczywiście otwieranie paczek, granie draftów, granie spotkań, wykonywanie SBC i wykonywanie zadań tygodniowych, zadań codziennych. Ale moi drodzy, ten Ronaldinho w połączeniu z Martialem, Gamero, no brakuje nam tutaj jakiegoś konkretnego prawego pomocnika, ale póki co Lukaku jak najbardziej się tam sprawdzi. No jestem naprawdę, naprawdę zadowolony. Mamy Schmeichela, Boatenga w pierwszej paczce, mamy Ronaldinho. Wow, po prostu wow. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Z tego miejsca chciałbym was bardzo serdecznie zaprosić na live stream o godzinie 19 na Twitchu. Będziemy otwierać, będziemy grać, więc wpadajcie koniecznie, bo wydamy sobie sporo FIFA pońców na paczki, bo otwieramy, będziemy grać, więc mam nadzieję, że widzimy się wieczorem. Na razie i pa, pa, cześć. Come on, come on, come on and just take the high road. I'm trying to fly though.